Jesteśmy w wyjątkowym miejscu, na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ze mną Maciej Samcik, właściciel portalu Subiektywnie o Finansach, bloger, influencer, inwestor, a także prelegent forum. Dzień dobry. Dzień dobry. Cóż, emerytury. Na początku stycznia pojawiły się nowe zmiany. W kwietniu, prawdopodobnie w kwietniu tego roku, emeryci i seniorzy dostaną dodatkowe 1200 zł, tak zwaną 13. emeryturę. 2021 rok będzie pierwszym rokiem, kiedy dostaną 14. emeryturę. Dzisiaj panel dotyczy tego, jak oszczędzać na emeryturę, ale pytam w związku z nowymi zmianami w prawie, czy w ogóle jest sens oszczędzać na emeryturę? No, sens oczywiście jest, chociaż akurat te przepisy, które dotyczą obecnych emerytur, obecnych emerytów, mają drugie dno, które wręcz powinno wspomagać naszą chęć do samodzielnego oszczędzania na emeryturę. Mianowicie te zmiany są finansowane w pewnej części z pieniędzy, które mogliby przecież otrzymać przyszli emeryci. To znaczy, to jest tak naprawdę przekazywanie obecnym emerytom kapitału, który mógłby być budowany przez ZUS albo przez państwo na przyszłe emerytury. Generalnie rządzący podejmują sporo działań, które mają na celu wydawanie pieniędzy natychmiast, nie patrząc, co będzie za 10 lat, za 15, za 20, za 30, i im więcej takich działań mamy, tym bardziej powinniśmy myśleć o tym, żeby samodzielnie dbać o własną przyszłość, bo po prostu tych pieniędzy, które są dzisiaj wydawane, a konto zadłużania się na przykład państwa, czyli nas wszystkich w przyszłości, no tych pieniędzy w przyszłości może po prostu być coraz mniej. Pański panel dyskusyjny razem z Michałem Masłowskim z Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych będzie dotyczył przede wszystkim tematu tego dotyczącego, jak inwestować, jak oszczędzać tą emeryturę, więc może postaram się wymienić chociaż kilka powodów i kilka czynności, które warto wykonać, aby na tą emeryturę rzeczywiście zaoszczędzić. Czy ja osobiście nie oszczędzam na emeryturę, tylko oszczędzam, zbieram fundusz spełnienia marzeń. Nie wiem, kiedy go użyję. Prawdopodobnie użyję go podczas umownie zwanej emerytury. Ale to jest ten czas, w którym już nie będę miał chęci, ochoty albo siły pracować i wtedy będę używał pieniędzy zgromadzonych dziś po to, żeby mój poziom życia nie spadł, a żebym miał pieniądze na to, na realizację marzeń, których dzisiaj nie mam czasu zrealizować, bo większość tego czasu poświęcam na pracę. Czyli to takie założenie ogólne, ja nie myślę o emeryturze, bo generalnie myślenie o emeryturze strasznie męczy i strasznie demobilizuje. To znaczy, gdybym miał oszczędzać na emeryturę, to prawdopodobnie znalazłbym sobie 100 powodów, żeby tego nie robić. Natomiast jak oszczędzam na fundusz spełnienia marzeń w przyszłości, to jest mi z tym jakoś łatwiej. Druga rzecz to na pewno jest taka, żeby posiadając pieniądze, oszczędności, ma się niezależność finansową. Pieniądze równa się niezależność. To znaczy, ludzie, którzy nie mają pieniędzy, tak naprawdę są uzależnieni od bieżącej pracy i są bardzo mocno sterowani przez to, żeby dziś, teraz nagle zdobyć pieniądze. Jeśli ktoś ma oszczędności, to pracuje, i jeśli ma ochotę zmienić pracę, to ją zmienia. Jeśli ma ochotę na pół roku gdzieś wyjeżdżać, się zresetować, wyjeżdża. Jeśli potrzebuje podreperować zdrowie, stać go na najlepszego lekarza. Z mojego punktu widzenia oszczędzanie to jest działanie, które ma spowodować, żebym miał komfort psychiczny, czyli spokojnie żył, wiedząc, że jeśli coś się w moim życiu skomplikuje, zmieni, to ja mam pieniądze, żeby tą zmianą zarządzać, że nie muszę biec tam, gdzie biegną wszyscy, mogę biec gdzie indziej. To jest argument, który jak już się ma na koncie kilkadziesiąt albo kilkaset tysięcy złotych, u różnych osób to różnie może wyglądać, to posiadanie tych pieniędzy zaczyna przynosić przyjemność. Znaczy, jeśli nie mam pieniędzy, to przyjemność mi przynosi tylko wydawanie. Jeśli mam 1000 zł odłożyć albo wydać, odłożenie nie przyniesie mi chęci, żadnej radości, wyłącznie cierpienie. Natomiast jeśli mam 60 tysięcy i mam dołożyć do tego nawet i 5 dodatkowych,
to mnie już tak bardzo to nie boli, bo widzę, że tych pieniędzy rzeczywiście przybywa, że rzeczywiście moja niezależność rośnie. W mózgu mi się robi coś takiego, że cieszę się z tego, że mam te pieniądze i jestem spokojniejszy i mam mniejszą chęć do wydawania, a większą chęć do oszczędzania czy gromadzenia tych pieniędzy. Od kiedy powinniśmy myśleć już o emeryturze? Czy obecni dwudziestokilkulatkowie powinni już oszczędzać na emeryturę? No, szczerze mówiąc, najbardziej oni, tak? Bo tu mówimy o sytuacji, w której im dłużej gromadzę oszczędności, na jakiś procent, nie wiem, czy to będzie 2, 5, 7, 9, ale im dłużej to robię, tym większa część mojego przyszłego kapitału będzie pochodziła z odsetek od odsetek. Czyli to jest ta efekt śniegowej kuli, który powoduje, że ta sama kwota gromadzona przez 20 lat i przez 40 lat w tym drugim przypadku urośnie do dużo większych rozmiarów. Czyli jakby to samo poświęcenie, ten sam wkład, a zupełnie inny efekt. I oczywiście im ktoś jest młodszy, tym ma dłużej jeszcze czasu przed sobą, żeby te pieniądze zbierać. Z drugiej strony jest też tak, że młode osoby jeszcze są przed tym momentem, kiedy najlepiej zarabiają. Duży problem Polaków z oszczędzaniem polega na tym, że bardzo szybko dostosowujemy nasz model konsumpcji do dochodów. To znaczy, jeśli zarabiam 2000 zł, to wydaję 2000 zł. I oczywiście uważam, że mam mało pieniędzy. Jeśli zarabiam 10 tysięcy złotych, to wydaję 10 tysięcy złotych i nadal uważam, że za mało zarabiam. Ja znam człowieka, który zarabia prawie 50 tysięcy złotych miesięcznie i on bez przerwy jest w długach, bo po prostu jego model konsumpcji jest tak napompowany różnymi wydatkami, że nawet takie pieniądze nie powodują, że on ma już ich wystarczająco dużo, żeby się utrzymywać, żeby nie mieć deficytu w budżecie. Więc krótko mówiąc, to jest tak, że jeśli jestem młody, mam jeszcze nieduże pieniądze, zarabiam jeszcze stosunkowo niedużo, ale już sobie buduję mechanizm. Na przykład odkładam 5% od swojej pensji choćby na konto oszczędnościowe, gdziekolwiek. To jeśli to są na razie małe pieniądze, jeśli to jest 20 zł, 50 zł miesięcznie, nie szkodzi. Chodzi o to, że jak potem będziesz zarabiał nie 2000, tylko 20, to te 5% już będzie zupełnie inną kwotą. Tu chodzi o budowanie nawyku. Jeśli tych nawyków nie zbudujemy sobie za młodu, to potem będzie bardzo trudno je zbudować, bo te możliwości wydawania pieniędzy jest coraz więcej i coraz szybciej możemy dowolną kwotę pieniędzy właściwie przepuścić, nawet jej nie zauważając, bo to wszystko się dzieje dzisiaj przecież w wirtualnym świecie. Nawet nie trzeba iść do sklepu, żeby wszystkie pieniądze wydać. Możliwości wydawania pieniędzy jest coraz więcej, ale czy przybywa też możliwości inwestowania pieniędzy? Ponieważ, no umówmy się, oszczędzanie do przysłowiowej skarpety nie jest najlepszym wyjściem, jeżeli myślimy o emeryturze. 2019 rok na giełdzie papierów wartościowych nie należał do nadzwyczaj udanych. Mhm. Zatem co obecni dwudziestokilkulatkowie powinni robić, aby rzeczywiście na tą emeryturę zaoszczędzić? No, powiedzmy sobie szczerze, Polska nie jest krajem, w którym te możliwości inwestowania pieniędzy są bardzo duże. Tak, to widać zresztą po tym, co się dzieje na rynku nieruchomości, tak? Ponieważ tak, ludzie nie znają się na giełdzie i zresztą ta giełda, rynek kapitałowy w Polsce tak naprawdę się zwija, nie rozwija. Obligacje korporacyjne po katastrofie GetBacku leżą. Na depozytach bankowych wiadomo jak jest. Fundusze inwestycyjne nie zrobiły zbyt wiele, żeby przekonać do siebie ludzi i nie być uznawanych za jakąś taką czarną dziurę i szulernię, więc zostają nieruchomości, ich pieniądze płyną na nieruchomości. Wręcz na pograniczu bańki, powiedzmy sobie szczerze, inwestycyjnej. Natomiast widzę pewne pozytywne zmiany. To znaczy pojawia się coraz więcej produktów finansowych, które są bardzo, bardzo fajnie sprofilowane pod kątem młodych ludzi, nie wymagają dużej edukacji finansowej. Na przykład myślę sobie tak, fundusze inwestycyjne w ramach kont IKZE w kilku firmach są już tak tanie, w takim sensie, że prowizje są tak niskie, że naprawdę jestem w stanie polecić taki fundusz inwestycyjny każdemu młodemu człowiekowi, żeby sobie wkładał tam 200 zł co miesiąc, albo 100, albo 50, albo 20. Druga rzecz, ETF-y, czyli takie automatyczne fundusze inwestycyjne, które kupują, nie wybierają poszczególnych spółek czy poszczególnych rodzajów obligacji spośród wszystkich, tylko kupują po kawałku wszystkiego jak leci. Tych
ETF-ów też jest coraz więcej dostępnych w Polsce. Jeszcze kilka lat temu nie było ich w ogóle, teraz można je bez problemu kupić. Pojawiają się platformy, które automatycznie w oparciu o sztuczną inteligencję po zadaniu kilku pytań takiemu młodemu inwestorowi budują mu portfel takich globalnych ETF-ów lokujących pieniądze na całym świecie. Więc takich tych możliwości jest coraz więcej i widać, że ten rok 2020 będzie pod tym względem, bo mam nadzieję, przełomowy, to znaczy będzie tych, tak jak przez ostatnich powiedzmy 10 lat mieliśmy taką flautę na rynku i właśnie niewiele się działo, tak teraz są i nowe produkty, jest większa walka o pieniądze i co ważniejsze, też wynagrodzenia rosną na tyle szybko, że coraz więcej osób już zaspokaja te swoje podstawowe potrzeby, tak? Ludzie już mają mieszkanie choćby na kredyt, samochód choćby częściowo na kredyt, dobrą elektronikę w domu, nowego w miarę smartfona, którego niestety trzeba teraz co dwa lata wymieniać za kolejnych 6 tysięcy złotych, ale mają. I mimo wszystko zostaje im trochę pieniędzy, żeby oszczędzać. To jest na pewno dobry prognostyk na przyszłość, że coraz więcej pieniędzy do zainwestowania i pojawiają się nowe produkty. No cóż, i niech to będzie podsumowanie tej krótkiej rozmowy. Krótkiej, ponieważ Maciej Samcik już za niedługo udaje się na salę prelekcyjną, gdzie razem z Michałem Masłowskim będzie mówił. Tak, biegnę dalej, tym, bardzo Państwu dziękuję. Tak, o tym, jak oszczędzać na emeryturę. O emeryturze warto pamiętać. Pamiętajmy o tym, że efekt kuli śnieżnej naprawdę jest potężny. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Dzięki wielkie.